Cześć, witam wszystkich z tej strony Quantum i dzisiaj mam dla was kolejny odcinek na moim kanale i pomyślałem sobie, że warto będzie wrócić do Star Citizena, jako że mamy kolejny patch 3.10, ale zanim przejdziemy do Star Citizena, na początek małe wyjaśnienie. Sorki z góry, że tak dawno nie było żadnego nowego odcinka na moim kanale. Minął prawie miesiąc, powiedzmy, trochę mniej niż miesiąc od kiedy wrzuciłem ostatni materiał. Było to spowodowane dość sporą ilością rzeczy, które działy się w moim życiu, plus też całkiem niedawno wróciłem z takiego dłuższego urlopu, więc po prostu w międzyczasie nie miałem za bardzo czasu, aby przysiąść do, powiedzmy, jakiejś gry komputerowej i nagrać o niej materiał. No ale teraz postaram się to nieco zmienić i pomyślałem sobie, że skoro już była taka dłuższa przerwa, to wrócimy sobie do gry Star Citizen, która też niedawno dostała patch 3.10 i wprowadza on kilka nowych rzeczy, aczkolwiek moje wrażenia a propos tego patcha nie są zupełnie pozytywny. Ale zacznijmy może od tych bardziej pozytywnych rzeczy. Przede wszystkim zostało wprowadzonych kilka ciekawych usprawnień do Star Citizena i nowa planeta również pojawiła się w świecie tej gry, a mianowicie mówię tutaj o planecie Mikrotek. I planeta Mikrotek jest to planeta, która jest praktycznie, z tego co widzę, całkowicie oprośnięta lodem. Są gdzieś tam jakieś takie małe kawałki, gdzie, powiedzmy, tego lodu jest sporo mniej, no ale takim głównym wizualnym elementem tej planety ma być wielka, ale to wielka zima. I to nie jest tylko wygląd wizualny tej planety. Jest też ciekawe to, że kiedy wychodzimy faktycznie na powierzchnię danej planety, teraz również musimy się wiązać z tym, że nasz strój musi wytrzymać pewne temperatury, tak? Czyli kiedy, powiedzmy, wychodzimy na planetę, może się okazać, że mamy na przykład minus 80 stopni Celsjusza, więc aby przeżyć w takich warunkach, albo musimy poruszać się w jakimś pojeździe, który będzie dawał nam ciepło, albo ewentualnie musimy założyć na siebie strój, który pozwoli nam przeżyć w takich warunkach. I odwrotnie, również niektóre planety mogą być bardzo, ale to bardzo gorące, więc też być może będziemy musieli posiadać strój, dzięki któremu przeżyjemy na takich warunkach. Plus też strasznie fajny efekt był w ogóle chodzenia po takiej planecie, bo kiedy na przykład lecimy naszym statkiem, to widać, jak na przykład woda osadza się i szron osadza się na naszej szybie. To jest akurat naprawdę wyjątkowo fajny efekt i tak samo kiedy mamy nasz hełm głównego bohatera, to też widać, jak ta cała woda i szron osadza się na naszej szybce, więc to jest taki naprawdę bardzo ciekawy efekt, który przekonuje nas naprawdę mocno, że jesteśmy na planecie, która ma wyjątkowo ekstremalne warunki. Dodatkowo też Star Citizen ma niesamowite efekty atmosferyczne. Bywa czasami tak, że mamy, powiedzmy, minus 60 stopni, a potem wchodzi wielka śnieżyca i nagle ta temperatura bardzo gwałtownie spada, co powoduje też to, że nasza postać będzie mogła przeżyć sporo krócej, więc tego typu rzeczy, myślę, naprawdę urozmaicą rozgrywkę Star Citizena. I ja w ogóle jestem zszokowany, bo naprawdę myślałem, że będzie to taki zupełnie bzdurny update pod tym względem. Okazuje się, że jednak to jest całkiem ciekawa mechanika, którą tutaj twórcy wprowadzili i myślę, że można ją wykorzystać w dość interesujący sposób. To była naprawdę całkiem fajna rzecz. Na jednej planecie również miałem kiedyś okazję polecieć na taką planetę, która w ogóle miała temperaturę minus 273 stopnie Celsjusza, więc tam były już wyjątkowe, ekstremalne warunki. Była to po prostu planeta bez absolutnie żadnej atmosfery, więc temperatura była taka jak w kosmosie, przynajmniej tak to rozumiem, lądując na tej planecie. No i też jakby moja postać mogła wytrzymać tylko przez kilka minut. Muszę jeszcze sprawdzić różnego rodzaju stroje, które dają nam odporność na takie warunki, aczkolwiek jeszcze nie znalazłem tego sklepu, który może nam sprzedawać te kostiumy. No ale to będzie jedna z rzeczy, które będę chciał sprawdzić na pewno w Star Citizenie, tak aby pobawić się tymi nowymi opcjami. No i oczywiście, jak to w takich większych patchach w Star Citizenie, a to dodano jakiś nowy statek, a to dodano parę nowych giver, możemy sobie zmieniać nieco kolorki naszego mobiglasa i dodano kilka takich innych pierdółek, które mają nam jakby tutaj urozmaicić nieco rozgrywkę. Również na przykład a propos misji, teraz mamy takie misje, gdzie, powiedzmy, z kilku punktów trzeba odebrać paczki i rozprowadzić je na przykład na kilka konkretnych punktów również, więc to jest całkiem ciekawe. Aczkolwiek teraz niestety musimy przejść do tej części dość kiepskiej
I ja już kilkakrotnie wspominałem o tym w poprzednich odcinkach, ale znowu niestety muszę wspomnieć o tej konkretnej rzeczy również i w tym odcinku, do bólu. Tylko tym razem jest tragedia, bo jest jeszcze gorzej niż to było wcześniej. A mianowicie to, jak Star Citizen działa. Niestety bardzo chciałem tak mocno dogłębnie sprawdzić tak naprawdę, co patch 3.10 nam daje, ponieważ wprowadzili kilka ciekawych rzeczy, całkiem tą ciekawą mechanikę na przykład związaną z ciepłem na planecie, ale co jakiś czas, kiedy grałem w Star Citizena, gra po prostu tak sobie z dupy wywalała. Czyli gram, próbuję robić jakąś misję, crash. Potem sobie latam gdzieś tam spokojnie po planecie, eksploruję, jak wygląda powiedzmy planeta Mikrotek, crash. Próbuję coś kupić w jakimś sklepie, crash. Spawnuję swój statek, crash, z jakiegoś w ogóle niewiadomego powodu. Innym razem na przykład udaje mi się grać pół godziny, albo nawet i dłużej, ale po jakimś czasie gra również zdecydowała się, aby był crash. I tak naprawdę cały czas powodowało to, że moja postać gdzieś tam odradzała się na tej planecie Mikrotek w swoim łóżku i znowu musiałem lecieć swoją postacią do windy, która nie zawsze działała, żeby potem polecieć do systemu metra, który również jest widoczny na planecie Mikrotek, polecieć do starportu, odebrać swój statek, crash gry, znowu się obudzić, wsiąść do windy, polecieć do starportu, wziąć swój statek i po prostu tak w kółko Macieju to wszystko toczyło się cały czas praktycznie tak samo, jakbym odgrywał ten sam dzień swojego dnia. No i nie wiem, no dla mnie to jest taka mega żenada tak naprawdę. I dodatkowo to jest tak jak mówię, no super, że twórcy wprowadzają nowe planety, które wyglądają naprawdę niesamowicie i te warunki atmosferyczne to jest po prostu coś niesamowitego w Star Citizenie. Fajnie, że dodają jakieś nowe giwery i inne tego typu pierdoły, ale dla mnie tak naprawdę ten świat w tej chwili jest dość kompletny i jest na tyle kompletny, przynajmniej według mojego mniemania, aby skupić się na tym, aby ta gra w tym momencie działała tak, jak powinna, i powinni się też skupić na ilości rzeczy, które tak naprawdę możemy robić w tym świecie. Elite Dangerous dla przykładu miało bardzo fajną betę pod tym względem, że twórcy obiecywali nam miliardy po polsku, miliardy systemów, tak? I ta obietnica została spełniona. Wiemy, jak wielka galaktyka jest w Elite Dangerous. Oczywiście większość tych systemów została wygenerowana losowo, no ale jednak obiecali nam taki wielki kosmos do eksploracji, który czasami ma naprawdę bardzo ciekawe zakątki. Ale kiedy mieliśmy wersję beta Elite Dangerous, to na początku była dostępna bardzo mała bańka systemów, w których mogliśmy podróżować i tak naprawdę była taka wielka ściana, tam dalej nie pójdziecie. No i to było spoko, bo było widać, że twórcy tak naprawdę skupiali się na tych najważniejszych elementach, tak aby rozgrywka w Elite Dangerous już na premierę miała tak naprawdę jakiś sens, i zrobili rozgrywkę, która miała sens, otworzyli ten świat całkowicie po pewnym czasie i wypuścili grę, która faktycznie miała już ten całkowicie funkcjonujący świat. W Star Citizen jakoś widzę, że robią to nieco odwrotnie. Czyli skupiamy się najpierw, wypuścimy nowy mega szczegółowy statek, wypuścimy nową mega szczegółową planetę. Tymczasem gameplay, tam chrzanić. Poczekamy, aż zrobimy masę planet, ale gameplay chrzanić, nie będzie co robić. A co tam, nieważne, że gra w ogóle nie działa, że crashuje się co chwilę. Tam wprowadzi się nową planetę, wielki szał na wszystkie strony internetowe, wow. Star Citizen wprowadził patch 3.10 i tak powiem wam szczerze w tym odcinku, że chciałem naprawdę sprawdzić więcej elementów Star Citizena, tak aby wam powiedzieć o rzeczy A, o rzeczy B, o rzeczy C, jak fajnie mi się latało po planecie Mikrotek, jaką wspaniałą ona miała przestrzeń, na przykład fajne kluby, po których mogliśmy sobie gdzieś tam łazić i zobaczyć, jak to życie na tej planecie wygląda, nie wiem, porobić jakieś misje i pokazać różnego rodzaju ciekawe, ciężkie tereny, które w tej chwili pojawiły się w grze. Tutaj jakieś, nie wiem, planety z ekstremalnym ciepłem, tutaj na przykład planety, gdzie panuje ekstremalna zima na przykład, ale tymczasem nie mogłem sprawdzić wszystkich tych elementów, bo gra po prostu co chwilę wywalała. No i jak mam sprawdzić coś, co kompletnie nie działa? Jeszcze nie zachęca mnie do tego fakt, że nie za wiele na razie jest do roboty w świecie Star Citizena, przynajmniej
moim zdaniem. A nawet jeżeli, powiedzmy, jest coś do roboty, to nie zawsze da się to zrobić, bo gra w pewnym momencie gdzieś się wykrzaczy. Znowu pojawiają się te same błędy również na planecie Mikrotech. Parę razy miałem tak, że metro w ogóle przestało działać, więc nie byłem w stanie w żaden sposób dostać się do starportu, czyli de facto najważniejszego punktu na każdej planecie, gdzie możemy uzyskać swój statek. No po prostu świetnie. Innego razu na przykład znalazłem gdzieś wyjście na powierzchnię planety Mikrotech i wiedziałem, że co prawda ja nie mam żadnego pojazdu czterokołowego, który pozwoliłby mi bezpiecznie przemierzyć tą planetę i zobaczyć, jak to wygląda. No, ale mimo wszystko jakoś tak udało mi się znaleźć tą śluzę i to była moja decyzja. Chciałem sobie postacią wyjść na tą planetę. Miałem około pół godziny, by sobie pochodzić, zanim moja postać zginie. No i fajnie. No i tak sobie troszeczkę pochodziłem, powiedziałem sobie, ok, wróćmy się do punktu, z którego wcześniej udało mi się wyjść, tak aby, żeby wejść z powrotem do środka tych budynków i zobaczyć, co mamy dalej w świecie Mikrotech. Tymczasem okazało się, że drzwi jednak z jakiegoś powodu zdecydowały się nie działać w drugą stronę i już nie mogłem wrócić do środka i byłem skazany kompletnie na śmierć. Więc tego typu bugi po prostu znowu zniechęcają mnie do tego, żeby w ogóle tak naprawdę Star Citizena dalej grać. Szczególnie kiedy, tak jak mówię, no wyloguję się ze swojej postaci, ona gdzieś tam zginie i wrócę do tego wyrka i muszę jeszcze raz powtarzać całą tą procedurę. Tylko po to, żeby znowu się okazało, że winda, która jest niezbędna, aby dostać się do lobby, również nie działa. I tych bugów w Star Citizenie jestem w stanie wymienić w tej chwili masę i w tym patchu jest ich jeszcze więcej niż ich było. Gra do tej pory w żadnym patchu nie wywalała mi aż tak mocno jak w tym patchu 3.10. I to jest... ja nie wiem, no ostatnio mamy taką serię porażek, przynajmniej w świecie Space Simów. Dla mnie Fleet Carriers, Very Dangerous nie mają absolutnie żadnej wartości dodatniej dla tej gry i kompletnie zniechęcają mnie do rozgrywki dalszej w Elite Dangerous. Jak zresztą widzieliście, od dawna nie wrzucałem żadnego filmiku, bo szczerze mówiąc w Elitkę nie grałem. Tymczasem Star Citizen, no dobra, chciałem sprawdzić, ale się nie udało. Ten odcinek jest takim jednym wielkim crashem Star Citizena, można było powiedzieć. No fajnie, fajne rzeczy zrobiliście, nowa planeta, tutaj jakieś rzeczy dodaliście, haha. Tylko co z tego, jak w tą grę nie da się grać? No i tyle. I oczywiście rozumiem, że jest to wersja alfa, że są wersje beta i tego typu rzeczy faktycznie są jakby dopuszczalny, ale no naprawdę, tutaj znowu porównam ten kontrast bety Elitki i bety Star Citizena. Kiedy grałem w betę Elitki, to była ona funkcjonalna do tego stopnia, że ta gra po prostu już wtedy chodziła w 230 na przykład FPS-ach, nie było problemów z jako takim gameplayem, tylko leżały systemy tej gry, czyli misje na przykład były do bani, które potem odrobili, nie wiem, powiedzmy rzeczy typu przejmowanie statków były tylko przez powiedzmy AI, tak, czyli sztuczną inteligencję. Po prostu gdzieś tam w środku wywalało nas z lotu, no ale powiedzmy był to jakiś element gry, który był funkcjonalny. Były te rzeczy typu, jak to się teraz ładnie nazywa w Elite Dangerous, Unidentified Signal, USS-y tak zwane. I powiedzmy można było sobie wlecieć w taki USS i albo tam czekali piraci, albo można było znaleźć złoto, albo na przykład tonę złomu i tego typu rzeczy. No, systemy Elitki, o ile były do bani, jakoś działały, tak? Ten gameplay gdzieś tam był tworzony. I potem faktycznie przerobił się w całkiem fajny gameplay. A tutaj to w ogóle tak, no... oczywiście wiadomo, że musimy mieć jakiś uniwersum, w którym możemy zacząć grać, ale już w tej chwili tego jest dużo. Taka planeta Mikrotech ma masę punktów, w których gdzieś możemy zrobić jakieś misje. Nawet ten pierwszy Crusader, ta stacja kosmiczna, gdzie kiedyś wszyscy zaczynali, też tam jest masa rzeczy w tej chwili do roboty. Albo przynajmniej byłoby, gdyby twórcy chcieli wypełnić to jakimś gameplayem. Uważam, że powinni przestać robić coraz więcej statków. Przynajmniej na razie powinni przestać robić coraz więcej planet, bo już na tym etapie taką infrastrukturę ta gra ma. Tylko na razie nie ma co robić. No, nie chce mi się po raz
30 robić misji na dostarczanie pudełek, szczególnie jak muszę teraz polecieć 3 różne miejsca, kiedy gra się crashuje i ta misja jest w tym momencie anulowana. A klikam, duszę nawet ten przycisk, nawet to nie działa. Kiedy zalogujemy się ponownie do gry po crashu, jest taki przycisk, czy chcesz się ponownie dołączyć do sesji. No i duszę ten przycisk, klikam i nic się nie dzieje. Super. Inaczej może to powiem. Star Citizen momentami, szczególnie kiedy jesteśmy na planetach, robi piorunujące wrażenie. Niektóre rzeczy w tej grze są poza cokolwiek, co tak naprawdę widzieliśmy w grach komputerowych do tej pory. Mamy planety z atmosferą, na których możemy lądować i w zależności od tego, jaka to jest atmosfera, widzimy, jak nasz statek się nagrzewa. Albo nie wiem, wylądujemy na jakiejś planecie i w tej chwili widać, że ona jest super zimna, super ciepła. W ogóle może nie mieć atmosfery. Dla porównania Elite Dangerous na przykład ma tylko planety w tej chwili bez atmosfery, a nawet w nowym patchu zapowiada się to, że będziemy mieli planety z jakąś bardzo prostą atmosferą, nic skomplikowanego, więc może to będzie fail ze strony Elitki, zobaczymy. No, a Star Citizen już ma to wszystko w sobie. Jest to naprawdę, robi wrażenie, muszę powiedzieć. Stacje kosmiczne mają niesamowitą szczegółowość. Statki są w środku całkowicie wymodelowane. Nawet są takie fajne rzeczy, że gdy położymy się w naszym statku w łóżku, to normalnie to działa jako save point. I na przykład następnym razem odrodzimy się w tym samym miejscu w naszym statku w łóżku, zamiast na jakiejś stacji kosmicznej. No mega rzecz. Szczególnie to, że możemy chodzić po naszym statku. Wielkość planet, ich szczegółowość i to, jak one wyglądają, efekty atmosferyczne też robią absolutnie piorunujące wrażenie. I kiedy też jesteśmy, powiedzmy, na jakiejś stacji kosmicznej, gdzieś na jakiejś planecie i mamy okno, to nie jest to jakiś sztuczny gameplay, tylko widzimy wszystko to, co się dzieje faktycznie w świecie. Nie jest to w żaden sposób symulowane jakimiś głupimi filmikami i tak dalej. Pod tym względem Star Citizen naprawdę momentami robi mega wrażenie i widać, że w tej grze drzemie masę potencjału. Ale przestańcie robić w końcu nowe planety, nowe statki, inne bzdury. Skupcie się na gameplayu. To jest ten czas, kiedy powinniśmy zobaczyć jakieś solidne mechaniki FPS, czyli bierzemy misję i na przykład lecimy naszym statkiem, wychodzimy w jakimś miejscu, strzelamy się z przeciwnikami, bierzemy paczkę, bierzemy ją do statku, wracamy się gdzieś, może gdzieś by była jakaś kolejna walka kosmiczna, dobra, udało nam się wygrać, dostarczamy paczkę, super. Może przydałby się jakiś fajny system na przykład handlu, ok? Możemy sobie tutaj coś kupić, jakieś towary na przykład za jakąś tam cenę, polecieć na inną planetę, sprzedać je drożej i w ten sposób zacząć jakiś handel. Nie wiem, no są misje, gdzie możemy zabić też jakichś przeciwników komputerowych, tak? I tego typu rzeczy. To już rzeczy gdzieś tam się, powiedzmy, powoli pojawiają, ale powiedzmy mogliby poprawić na przykład ten system, żebyśmy wiedzieli, z jakimi wrogami mniej więcej się mierzymy. Czy jest to jakaś misja trudna, czy łatwa, czy bardzo łatwa. Coś takiego jak robi Elite, tak? Mamy tutaj misje, które są w pewnym sensie dostosowane do poziomu naszej postaci. Coś takiego też by się przydało w Star Citizenie na przykład. Tego jest cała masa, co tak naprawdę mogę wymienić. Plus też naprawdę muszą bardzo solidnie popracować nad stabilnością tej gry, bo bugi, które pojawiają się w trakcie rozgrywki, czasami tą rozgrywkę kompletnie nam psują. Do tego stopnia, że po prostu nie da się na przykład dalej gdzieś pójść, bo tak jak powiedziałem, winda nie działa, albo metro nie działa, albo gra się crashuje, albo no nie wiem co, no, wybucha planeta, no, tego typu rzeczy, wiecie, o co mi chodzi. Także, no, Star Citizen robi czasami piorunująco rozczarowujące wrażenie. Tak to mogę nazwać chyba najlepiej. Czasami naprawdę jest piękny, a czasami mam ochotę wziąć mój komputer i wyrzucić go przez okno. Jest to spowodowane tym, jak działa Star Citizen. Absolutnie najgorszy tytuł aktualnie pod względem stabilności. Naprawdę, biorąc pod uwagę inne bety, które widziałem w życiu, nawet alfy, nawet gry Early Access, to żadna gra nie jest tak beznadziejna aktualnie jak Star Citizen pod tym względem. Sorry.
Wiem, że to są zupełnie inne gry, ale Killing Floor było w trybie Early Access i miałem okazję grać w tą grę od samego początku i zawsze była ta gra super stabilna. Elite Dangerous miało niesamowitą betę i pewnie jeszcze kilka innych gierek, na które się napotkałem, były one sporo lepsze, nie wiem, na przykład bety gier typu The Division i tak dalej, tak? Te gry już miały pewne aspekty gotowe i w pewnym sensie tylko testowali, co działa, co nie. Star Citizen. Wow, zrobiliśmy planetę, wow, nowy statek, wow. Możecie teraz mieć misję, gdzie kilka pudełek podniesiecie, wow. Nieważne, że gra nie działa, gra ma masę bugów, takie, które niekiedy powstrzymują rozgrywkę, no nieważne. No. Ale co ja tam wiem? Ja tam jestem tylko głupim graczem w Space Simy. Oni pewnie i tak w kolejnym patchu włożą nową planetę. Wielkie dzięki za oglądanie tego odcinka. Być może trochę, nawet bardzo powiedziałbym, rozczarowującego ze Star Citizena. No i cóż, tym smutnym akcentem na razie trzymajcie się. Cześć!